Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Taern. I cóż, dzisiaj chciałem wam pokazać Ducha Zamku. I no jak widzicie, nasza drużyna no obowiązkowo musi składać się z rycerza oraz druida. Ja tutaj na początku wbijam sobie kontrolkę oddechu, która jest po prostu obowiązkowa na Duchu Zamku. Na tym po prostu przeciwniku. I cóż, walka jest dosyć ciekawa. Zaraz zresztą sami zobaczycie. No zobaczcie, już nam druid padł i to mnie troszeczkę rozproszyło. Oczywiście pierwsze co robię, to wrzucam debuffy na kolekcjonera. Generalnie tego Ducha Zamku tak się bije, że właśnie bije się najpierw tych kolekcjonerów, a na samym końcu Ducha Zamku. I zobaczcie, tutaj daję oczywiście punkt w kontrolkę, żeby ona na 100% mi weszła. I tutaj zrobiłem błąd. Zwróćcie uwagę na to, że kliknąłem zegar, zanim zmieniłem, zanim po prostu kliknąłem na jakiegoś towarzysza, przez co drugi raz dałem sobie kontrolę oddechu, po prostu przez przypadek, taki mega głupi błąd, no ale cóż. Oczywiście tutaj też już uniki dałem, żeby móc unikać. I generalnie co bym tu mógł powiedzieć o samej tej instancji? Jest dostępna od 40 poziomu, koszt to 200 000, ale na ogół, o ile dobrze pamiętam, to tutaj poszedłem za darmo, w sensie ktoś po prostu wyłożył 200 000, ale czasami się składacie po 40 000 i to też jest całkiem spoko, bo 40 000 to sobie można w jeden dzień zarobić na małżach na przykład, no a jeżeli macie 55 poziom, to już jest zleconko. No i okej, jak widzicie, druid już wrócił. Ja już teraz będę tylko po prostu rozdawał kontrolki innym, więc na początku kontrolę oddechu otrzymuje druid, żeby miał po prostu więcej PA. Oraz, no wiadomo, uników nie mogę nikomu dać, więc uniki jakby ten urok działa na mnie. No tutaj się pyta członek naszej drużyny, czy już nagrywam. Naturalnie, że już nagrywam. I zobaczcie, teraz nam barbarzyńca padł, po prostu taki pech, nie? No ale wróci. Okej, ja tutaj już zdecydowałem, że będę bił tego kolekcjonera. Zobaczcie, już mu zostało tylko 2600 życia, więc więc nie tak dużo. Najważniejsze jest, żeby mu wbić po prostu parę debuffów. Okej, teraz kontrola dla rycerza. Powiem wam, że mój Sheed kaleczy troszeczkę, bo zwróćcie uwagę na to, że ja na 3 punktach akcji mam szansę na unik 95%, powinienem mieć 100%. No niestety muszę trochę w wiedzę zainwestować, no cóż, kiedyś to muszę zrobić. Tam też naszyjnik chcę wymienić. W ogóle muszę się wam pochwalić, że z ropuchy wyleciały mi fraksy, które sprzedałem i kupiłem sobie ten pierścionek z Ducha Ognia, ale na sobie go jeszcze nie mam, ponieważ nie stać mnie, żeby go naprawić. Okej, barbarzyńca już wrócił. No i ja teraz, wiecie, biję tutaj z tego uderzenia Chi, bo to się tak nazywa ten atak Sheeda. I kontrolkę tym razem, komu ja dałem kontrolkę? O, barbarzyńcy, dokładnie tak, no bo ona też zmniejsza zużycie kondycji dla tych, co nie wiedzą. Od druida dostałem źródło i kondycję, także całkiem spoko. Okej, Voodoo tutaj... Widzę, już zdecydował się na to, że będzie bił tego drugiego kolekcjonera. Zobaczcie, jak mocno dostaje, nie? Ten Duch Zamku nie jest zbytnio wymagającym przeciwnikiem. Powiem wam, że na niego się chodzi nie tylko dlatego, że mogą jakieś fajne itemy wypaść czy coś, bo te itemy z tego Ducha Zamku to są naprawdę fajne i drogie, ale przede wszystkim chodzi się tam od 40 poziomu po prostu expić, bo zanim się dojdzie do tej instancji, to na ogół czyści się po drodze wszystkie grupki, po prostu pokonuje się wszystkie grupki zgrzytów, tak to się nazywa. I za jedną taką grupkę 3 zgrzytów jest około 6000 expa, przynajmniej dla mnie, więc to jest naprawdę solidna liczba. Okej, no widzicie tutaj mniej więcej jak to wygląda. Teraz kontrolkę otrzymał Voodoo, ładnie zaćmienie tutaj weszło no na każdego. No druid otrzymuje tutaj zatrucie. No i pierwszy kolekcjoner padł. Został nam teraz Duch Zamku oraz kolekcjoner numer 2. No to na tego kolekcjonera numer 2 oczywiście już tutaj, jak widzicie, ustawiam debuffy. Tak naprawdę Sheed w takich walkach. Czekajcie, co chciałem powiedzieć, come on. Sheed w takich walkach za bardzo nie bije. Głównie staracie się debuffować, tak żeby przeciwnik miał jak najmniejszą szansę obrony i żeby barbarzyńca po prostu go zabił. Zwróćcie uwagę, że tutaj barbarzyńca klepie największy damage, to jest koło 900, także oczywiście jeżeli nie macie żadnego innego damage'a, no to wybijecie, ale tutaj akurat nie ma takiego problemu. Mamy na przykład też Voodoo, który także klepie dosyć sensowny damage, no a przede wszystkim tutaj, no zobaczcie, teraz ten kolekcjoner ma naprawdę małą szansę na zablokowanie ataku. Zwróćcie uwagę na to, że ten Voodoo wstawił mu ukaz, zaćmienie, szpile i teraz mi się udało jeszcze rozbicie. Zobaczcie, ile ten barbarzyńca będzie miał na trafienie, 71%, no w sumie nawet nie tak dużo, ale wszystkie ataki trafił, więc tutaj już zostaje tylko 1800 życia kolekcjonerowi. Także no całkiem spoko, już niedługo będziemy mogli przejść do bicia ducha zamku. Okej, tutaj rycerz pisze, że bufuje barbarzyńcę, co jest oczywiście dosyć dobrym pomysłem. My generalnie stale, to jest stały element, czyli rozdajemy kontrolkę i dajemy sobie uniki, żeby po prostu nas ten duch zamku nie zabił. No ale zobaczcie, ten Voodoo też już wstawił ukaz duchowi zamku, tak zwanemu Dzy, jak to się tutaj potocznie mówi. Jakbyście zobaczyli na czacie, szukam na przykład druida na Dzy to jest właśnie duch zamku. Okej, no zobaczcie, 16 tysięcy życia ma nasz duch zamku. Oczywiście klasycznie wbijamy debuffy, jednak on jest, tak czytając te uroki, jakie na niego działają, otępienie, ukaz, szpila w oko, korzenie, zatrucie, zaćmienie, także wiecie, on tak naprawdę, o zobaczcie, ma 8% na trafienie, to fajnie, nie? Zobaczcie, ten za 44% się ma 44% na ssanie tej many, no okej. Ale barba, zobaczcie, 76% ma na trafienie, także całkiem sporo. Teraz ja tu jeszcze wchodzę z debuffami, także weszło też jeszcze to rozbicie, to się chyba tak nazywa, czy cios w twarz, nie wiem jak to się nazywa. Teraz będę się starał wbić dotkliwe uderzenie. No i generalnie właśnie tak mniej więcej wygląda wypad Sheedem na bossy. Powiem wam, że to jest mój chyba drugi duch zamku w życiu, więc tak wybaczcie, jeżeli czegoś tam nie ogarniam, ale staram się. No i cóż, myślę, że powoli Voodoo będzie mógł próbować wstawić mu ukaz, w sensie spróbować go zabić ukazem, bo jak wiecie, zapewne wiecie, ukaz jest w stanie zabić przeciwnika, który tam spełnia określone warunki. Okej, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I zobaczmy, czy uda się wstawić ukaz. Także, moi drodzy, czy uda się, czy nie? Napiszcie teraz w komentarzu, zastopujcie sobie. I zobaczcie. Piękny ukaz. Także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, nic nie wypadło. A może wypadło? Nie wypadło chyba. Trzymajcie się. Cześć.